Cześć, siemanko, witajcie w kręcinku z Ellengradu. W dzisiejszym odcinku może trochę przyciszę tą budkę. O, teraz będzie chyba trochę lepiej. No, bo jest tak na połowie, a jestem głośny, dobra. W dzisiejszym odcinku jedziemy strzelać sonecznik. Oczywiście cosplaya muszę wyłączyć, bo mi jest niepotrzebny w tym momencie. Jedziemy strzelać sonecznik, wracamy na bazę, kupujemy pług, bo jest fajny na promocjach. Ten Deutsch War może mieć lekko ciężko z tym pługiem, ale ten pług już będzie na przyszłość. Po prostu jadę szybciutko tak, żeby nie tracić czasu. Dobra, jak się będzie wysypało, to muszę szybko pociąg wezwać. Nie wiem, gdzie jest pociąg na mapie. O, wjeżdżę na mapę, więc zaraz powinien być. Oczywiście cena za sonecznik jest 2825 chyba. Gdzie go się wzywa? Tu się go wzywa. R. Dobra. Jeszcze wam pokażę. 2827. No dobra, pomyliłem się o parę groszy. I za tą kasę albo w sumie już kupimy sobie pług Titana. Widzę trochę pozdzierane tema, ale to wiadomo. A patrz, nie patrzyłem ile ma godzin przerobionych. 22 miesiące, 18 godzin ma przeorany. No dobra, cool. No i dobra, i o to chodzi. Tego Kleistra już mogę wysłać na gospodarstwo, niech wraca. O, nie może dojść do celu? No, czemu? Może zagiem. Nie wiem. A z tej strony? Nie może dojść do celu. A, dobra. To diabeł jeden. Może wyjadę nim na asfalt, bo tutaj nie złapię. Tutaj tak jestem trochę głęboko. A, jeszcze o poza chacie. No dobra. Ale to nie o tym miało być odcinek. A teraz jak zrobię przejedź. I tutaj mu dam. Dobra, to pojechał. Dobra, do pociągu szybciutko trzeba wsiąść. I teraz gdzie jest ta rura? Tam jest ta rura. Tam jest ten drugi wagon. Jęczmieniowy rzepak z sorgo, winogrona, oliwki, słoneczniki. 46 ton było. Oczywiście aktualnie gra... Jest mecz Meksyk-Polska. Jest 0-0, minuta 47. A ja sobie nagrywam odcinek, ja sobie patrzę sobie co jakiś czas na ekran, co się dzieje. O! Poszła w trybuny piłka. Dobra, ale to już się otwierają, więc zaraz będę kęć. Mój pracownik. I jak dojedzie, to przyczepę się od... Bo trzeba ten. Przewidzę czas do marca, żeby można było siadać czy do kwietnia. Kiedy się dzieje słonecznik? Będzie do kukurydzy. Ale muszę zobaczyć. To sprzedamy sobie tego słonecznika jeszcze dalej. Dobra, już. No i 130 tysięcy słonecznika, elegancko. A ja chciałem zobaczyć, kiedy się sieje kukurydza. Jesień, to kurde, dwa dni muszę skipnąć. No dobra, to szybko się prześpimy. I wtedy w kwietniu postawię sobie już tutaj oborę w tym miejscu. Nie wiem jak to wyjdzie. Ale postawię oborę. I tutaj już się uprawia pole, więc zaraz będzie można siać. Teraz szybko ci są krowy najedzone. No, są najedzone. A poza tym to one, to ja już nie karmię tych krów, bo zaraz będzie nowa obora, to nie opłaca mi się.
Trzeba słuchać, czy będzie dźwięk promocji. Coś tykło. Coś tykło. Bo było sobie takie tyk. Niech coś przeskoczyło. Coś było słychać. O, rozrzutnik skoczył i przyczepa kaweko. No ale no nie stać mi na to. W sumie ta kaweko? Ty, tą kaweko bym sobie przygarnął do kiszonki. Co to jest dobrze? Do czego to jest? Nie wiem. Ale taką kaweko bym sobie przygarnął. Dobra, ja się całe to szybko kupię, bo to 32 tysiące. Ale do włożenia kieszonki będę miał, nie? Dobra, w marcu nic nie można, jak to bywa... Ten. Będziesz słuchać teraz tym jakieś? Tykło coś? Coś wpadło na promocję. Coś wpadło na promocję, ale nie wiem co. Coś jest na promocji. Landini i Fendt 900. A, to brandnerka to była. To brandnerka już chyba drugi dzień jest. Ale Fendt jest całkiem nowy, bo... 8 godzin. Ale tutaj nie miało być Fenda. Na tej mapie chyba. A może by takie Landini kupił? O ile on ma koni? 225. Co to za kolor jaki metaliczny, błękitny, wszystko to. Nie, ja nie chcę Landini. A ta Briri to co to jest babeczka? Nie no, nie miałem kupować na razie takich rzeczy. A jak tam krowy? Czy nie zdychają? To nie. A, bo jeszcze wody mają, do tego nie zdychają. Dobra. Wezmę sobie tutaj, puszczę już siewy. Żeby nie było. Puszczę sobie siewy kukurydzy. A ja zaraz pójdę szybko ustawiać tą... Tą. Tak naprawdę to oprócz tego nie mam nic. Tego pługa to sobie po odcinku przetransportuję tę przepę do książki. Bo wiadomo, że z pola numer 4 będę kiszonkę robił. Na silos, mój nowy. Coś tutaj, w tym silosie mam jeszcze 130 ton kiszonki, ale to cały. Dobra, ale podpinam szybko się do kukurydzy i jadę siać. Zarabiorę kredyt na maksa. No, fajny odcinek, ty nawet dużo okazji się trafiło. W sumie... Taki Landini to by mi się przydał, tak teraz sobie myślę o nim. To taki Landini bym sobie przekarnął takiego Landiniego, z tego względu, że... miałbym drugi taki mocny ciągnik jakiś, nie? To są maszyna? Tak, to są maszyna. Miałbym drugi mocny ciągnik, który mógłbym sobie już przykładowo... Bo na tamtym 18 nie mam co siać. Znaczy tam będzie łąka. Więc już bym mógł sobie tam usiąść zwykły siewnik i siać trawę, tak? Ale no... Zobacz jak mi starczy kasy. Jak mi starczy kasy, to jeszcze dla niego sobie kupiłem w dzisiejszym odcinku. No ale dobra, jeszcze szybko tutaj kurs sobie zrobimy dla Dojfara. Właśnie nie wiem jaką ma roboczą tutaj już tego Steyr, bo bym sobie wziął ten kurs. Na 6-8. A czekaj, da się takie coś... Co to jest? A to jest nagrywanie, dobra ten. Dobra, nowy kurs sobie zrobię, bo mogę sobie Steyra wziąć, ale Steyr ma szerszą szerokość. Bo on ma 6-8. Stwórz pracę, nie przejeść, tylko CP prace polowe. I pierwszego punktu, dobra. To nie. Generator kursu po prostu.
Szerokość rowa trzeba 5-9 cm. Wiele maszyn, jedna liczba, nawrotów, dwa. Oczywiście obrót. To jest właśnie praca. Niech robi kółka, no bo to się kurde co. Dobra. Wygeneruję kurs. Już zgenerował? O! Coś zlagowało, więc chyba generuje. Teraz to praktycznie jeden na drugi się nałożył kurs, więc tutaj... Czyli punkt 245. Halo, chciałem od pierwszego. No dobra, trzeci punkt się włączył. Ale co musi zostać załadowany? Co musi być załadowane? Pomocny health bearing jest pusty? To ty pieprzysz. Chyba to tak nie pójdzie. Przymkam. Wszystkie punkty trasy? Dobra, zaraz. Ale dlaczego? Tu nie chcesz siać. No nie wiem. Dobra, wywalę mu ten kurs i puszczę sobie zwykłego pracownika. Będzie szybciej. A te poprzeczniaki teraz jakoś obsieje. Dam radę jakoś. A jak starsze czasy, to może jakieś pole jeszcze się kupi. Ale to bardziej bym chyba bym za tym landing, wiecie? Żeby kupić sobie do wałów. Nie wiem, muszę po odcinku ogarnąć czemu, on nie chce mi zasiać tego. Ale zwykły pracownik chce jechać, dobra, to nie zwykły pracownik jedzie. I teraz do banku. Bierzemy kredytu ile się da, bo pora 700 tysięcy, a ja mogę chyba 500 tysięcy, z tego co ja pamiętam. Oczywiście biorę na maksa kredyt. Wiadomo, co zostanie, to jeszcze będzie na maszyny. Czyli, a nie, w sumie kosiarkę ma. Mam maszyny do zielonki. A, 600 tysięcy jednak kredytu, dobra, co, pomyliłem się. Co byś chciał? Co, ja nie czytam grupy w tym momencie, jak coś. Dzisiaj? Nie, no w piątek zagram. No, nieważne. No bo... No może dzisiaj. Nie wiem. No to sobie odpal domnica i... Zagramy w piątek, tak jak miało być. No. Tak. No, a jutro Michael będzie, to pewnie będzie Dąbrówka i Forest i wszystko, więc... No. No tak jest. No.
Na razie. Już. Dobra, już. Kurde, bo taki niespodziewany telefon. Telefon, Messenger w sumie bardziej, ale no dobra. Musiałem odebrać, bo by było trochę niemiłe z mojej strony, jakby nie odebrał. I teraz bym zapomniał, tu się klikało, no bo to nie jest 19, że trzeba tam góry tam. I teraz budowa. Albo wie to co? Zanim budowa. O, właśnie, zapis gry. To jest chyba najważniejsza rzecz. Czekaj, traktor na nawóz się później zrobi. I teraz tak, zwierzęta... 720... Miejsce, w którym można trzymać się na budowę. O, tu jest wielkie bydło. Znaczy, to jakaś kamera? Zmień kolor. Dam sobie... A, w sumie może być ten. O ja, pierwszy jest to. Jak to się... A, bo tu się myszką teraz. Czekaj, gdzie jest ten robot do karmienia? Robot jest z tej strony. No, więc tak ma być. A tu z tyłu coś jest? Odbiór mleka. Dobra, to drzewo się wytnie najwyżej. Później się wytnie. Obróć tę kamerę. Dobra, tak chcę to jakieś. Coś takiego. No a resztę to wiadomo, się tu pomaluje teren. Dotąd. I tutaj gdzie silos na kieszonkę trzeba będzie wsadzić jeszcze, ale tak. No spokojnie. Jeszcze budynki. Silosy. Czyli silos na kieszonkę wielki jakiś. A to jest średni silos, to nie jest. A może cofany? Dobra, w sumie nawet może być ten cofany. On się pewnie o 80 stopni tylko obraca. No tak sobie myślałem. Bo on by mi pasował tutaj tak stawić, tak jak idzie obora. Ale no nie da się. Jak się da tylko w tą stronę, no to... To tak bym go musiał postawić. Czekaj. A jakbym postawił tak... Dobra. I ty na kiszą, na obornik. Ty, zaraz mi się to wygląda. Kształtowanie tyle, nie wiem, malowanie. Ten kolorek. Tym. Co tu można jeszcze ciekawego pomalować? Tym, o. Jak to się zwiększa? M chyba się zwiększa, nie? No i to ładnie będzie pomalowane. N. Dobra, to się później poprawi. To jakiś ładny potek później walnąć i będzie gitara.
Dobra, tutaj. 78 tysięcy, kurde, 10 tysięcy mi na to Lamborghini, na to... Na co? No, Landini brakuje. Dobra, jak skończy ten nawozy... Nie, w sumie nie będzie mi brakować. Zablokowany przez obieg? Kto jest zablokowany przez obieg? A, ten drzewo przyzwonił baran. Dobra, ja sobie te poprzeczanki tu ładnie później zrobię. Najważniejsze jest to, żeby on siał tę kukurydzę tu. Bo stare pastwisko trzeba sprzedać. I to w trybie now, w tym momencie. Tylko nie pamiętam gdzie... A, tu jest łapka, czyli tutaj są krowy. Dobra, holsteńsko-fryzyjska. No wybierz... A, dobra, bo to tak to działa w tym terminie. Dobra, 5. I sprzedaj. Wybierz. 10 zaraz chyba? Da. Dobra, sprzedaj. 82 tysiące. I teraz jeszcze do sklepu szybko. Zbóż. Pastwisko 2-3 tysięcy tak. No i teraz jesteś na Lambo. Co z tym Lamborghini się uparłem, ty? Landini. Ale oczywiście w innym kolorze, bo to mi się nie podoba, za cholerę. Więc wypierdziel jestem. Konsola otoczenie. Szerokie gumy. To jest najważniejsza konfiguracja? To jest najważniejsza. 109 tysięcy. Sala ładowacza. Miejsca rejestracyjna. Z przodu i z tyłu. Typ 9. To właśnie nie wiem dlaczego mi zawsze przeskakuje to. Dobra, teraz nie przeskoczyło. Może kolor taki dla Lamborghini. No okej. Okay. Tu jest z przodu, a z... Dobra, to z przodu muszę usunąć. Tylko z tyłu, okej. Okay. No bo to z przodu mi nie podoba się. 230 koni prawie. Dobra, cool. Jeszcze jakiś obciążnik fajny tego. Landini. No bo kurde, nie mogę się liczyć, że to Landini jest. Nie wiem czemu. Jakiś taki fajniejszy ten obciążnik. Klinkel 2,5 tony? Może nie 2,5 tony, ale... Ale tego paka 1000? Myślę, że może być. Dobra, tydzień zakończył pracę, to... To kapitalnie. Dobra, wyjąć to i usuń to. Niech tu stoi na razie, bo nie mam dla siebie roboty. W sumie mogę go z pługiem przeprowadzić. Landini od razu trzeba naprawić. No jeszcze ma za mało pieniędzy w tej wyspocie, nie? Dobra, to jednak nie naprawię. Już mam fajną miniaturkę, nie na te promocje, jak mu se walnę. Ale to później. 68 minuta jest. A była 45. Jak zaczynałem odcinek. Tu mamy 20... 3 minuty odcinka. No chyba należy sobie ten rozsiewać do Landiniego. Pojadę sobie kontrakty robić.
No, no widzicie, ciep kukurydzy. Ja sobie krowy przeprowadzę sam po zacinku. Kiem? Wykupię. I przewiozę wszystko. Bo siano mam, słomę mam. Będzie tam powoli karmić, nie? Dobra, ten tłuk na razie tu zostawię. Pojedziemy sobie te kontrakty na nowo zrobić. Tu są kontrakciki. I pole numer 2 przyjmij, pole numer 10 przyjmij. I 23 przyjmij, bo 27 nie mogę przyjmować, bo są po 3 kontrakty. Dobra, nowy nabytkiem zrobimy ten jeden kontrakcik na nawóz i... No tutaj to tak za dużo nie ma z tego co widzę. Więc za ile się da, na tyle muszę kupić na nawozy. Znaczy no za ile się da, no tak żeby mi starczyło, tak nie wiem. Tak z 500 zł muszę zostawić na koncie. Dobra, może być. 2 tony mam. 400 na koncie muszę mieć. Bo wiadomo, że pracownik dzieje, tak? A ja nie chcę, żeby on nie chcę, żeby on robotę skończył. Więc ma siać. O, 16 godzin ma Lamborghini. Bo nawet, szczerze mówiąc, jak kupowałem go, to nie sprawdzałem nie doma. Ale już wiem. Zdążę przed tym, przed oświarem? Zdążę. A, tu też trzeba będzie nabyć. Dobra, dobrze wiedzieć. To 42 metry, tak. Tutaj sobie nawieziemy te ziemniaki z naprzedor. I będziemy powoli kończyć, tak? No, bo mam 28 minut. Będziemy kończyć powoli. No widzicie, także fajnie sobie nawet jeszcze zarobiłem na tym odcinku. To prawda, wydałem z 700... O, nawet dosyć dużo kasy wydałem. Bo miałem 820 na koncie. No ale ten strych ze sianem będę musiał opróżnić, bo mam siana ile? 280 ton. Jeszcze w belkach mam siano, więc na spokojnie. Siano mam. I słomy też tam stoi jeszcze od groma. Więc tak naprawdę tą trawę muszę zasiać na tamtym polu. No na 18 nie mam co siać. A teraz najbliższy mój cel jest pole numer 3. Pole numer 3 kupić. Żeby mógł połączyć z moją kochaną czwórką. Ja kupię pole numer 3. Ono kosztuje w ciul pieniędzy. Szczerze mówiąc, nie wiem ile. 240 tysięcy. A kukurydza cała na kiszonkę pójdzie. Cała kukurydza na kiszonkę pójdzie, więc... Ja mam tylko dwa pola, tutaj te dwa pola rzepaku tak naprawdę. Bo tutaj będzie całe pole trawy. Będzie jako łąka. No nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. Czy dzisiaj jeszcze pójdę nagrać sobie Elengrada? Czy coś jeszcze pójdę nagrywać? Nie wiem. Bo to jest na poniedziałek odcinek. Więc poniedziałek już będę miał zaliczony. Środę mam zaliczoną, czwartek mam zaliczony. Piątek mam zaliczony. To tak naprawdę mi tylko zostaje 15 do nagrania i będę miał już na 2 tygodnie filmy. Może Enkrik jakiś leci do nagrania? Nie wiem. No na trzeba kasa odebrać, bo to jest ważne w życiu. No tak szybko odbierałem, że ten, że aż przez tory przeskoczyłem. Mógłbym oświeżyć kontrakty, ale...
Ale to mi się nie uda zarobić na wiośnie, bo jest kwiecień już. W sumie ciekawy odcinek, bo nawet się nie spodziewałem, że dostanę Landiniego. Ale już mam pomysł na miniaturkę zarobistą, nie? Ale to później. O, później. Dobra, tu niech zostanie na razie te nawozy. A ja pójdę siać jeszcze kukurydzę, bo mam jeszcze dwie minuty odcinka. Chociaż te Żydy po prawej i tę górkę co sieje. Bo miało być sianie kukurydzy. Mamy 31 minutę. Ale bo wiecie co? Nie będę robił siewu tego kukurydzy. Tylko zjadę na gospę. Dojdzie do końca, to zjadę mi na gospę, dosypię mu nasiona i będziemy na odcinek. A ja sobie to zasieję sam. Ale ja się i tak nie muszę tam zasiąść, no bo w kolejnym odcinku już prawdopodobnie będą żniwa. O, wtedy sobie tą trawę zasieję na polu numer 18. Żeby nie były same żniwa, to sobie połączę je z siewem trawy. O, i to brzmi jak plan. To brzmi jak plan, wam powiem. Nawet genialny plan, można by powiedzieć. No więc... W sumie nie planowałem, że będę miał Landiniego na tej serii. Ale powiem wam, że brakuje mi jakiegoś ciągnika. Co wygląda, Landini jest słabszy trochę od tego mojego Deutschmara. O całe 40 koni. No ale to się da przeżyć. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa pa! 30 minuty, więc na razie, cześć.